Korzystając z tego, że wszyscy dobrzy zawodnicy są na turnieju kandydatów, to Jan Krzysztof Duda zwyciężył. Title Tuesday. W ósmej partii Janek mierzył się z Griszczukiem, z arcymistrzem, którego myślę, że możecie kojarzyć z różnych pojedynków z Jankiem. I w tej partii nastąpiło Hetman F4. Tu już Janek ma przewagę ze względu na wolnego pionka z linii D. No i ogólnie. Oba te piony jak ruszą to nie ma co zbierać, a król na F7 jest całkiem bezpieczny. No i tutaj groźbą jest albo G4 na związaniu zdobycie gońca, albo potencjalnie jakieś hetman C7 i próba znalezienia kontry. Dlatego trzeba odrzucić tego hetmana stąd i widły, skoczek D3. No i to są takie widły, które nie działają do końca, no bo jest hetman c7 z szachem, więc nie możemy odbić wieży. Nastąpiło hetman c 7 bicie, odbicie i hetman się wycofał. Oto pionek został skubnięty, już mamy dwa wolniaki, a przeciwnik w niedoczasie, więc kłopoty. Po czym po 7 sekundach arcymistrz 3100 rankingu zagrał skoczek c4, podwajając figurę w jednym ruchu i tak oto partia się skończyła.